Witajcie moi drodzy, weekend z Jarkiem mi się szykuje, a to jest pierwsze kąpielisko, które będziemy sprawdzać, ile kapsli nam tutaj zostawili. Zapraszam na odcinek i mam nadzieję, że Wam pokażę nie tylko same kapsle, ale również coś żółtego. Do zobaczenia w wodzie. Pierwszy ładny sygnał i jest 5-złotówka, powiem Ci, to taka świeżynka, nie? Więc fajno. Kilka brzydkich sygnałów, ale to nawet nie kopałem. Szukamy fajnych. Chyba sreberko, małe, a łeb chciał urwać. Best friend. Nie wiem, czy to jest sreberko. No, tak 50-50. Best friend. No to okej. Kość zaszufladkowali. Na pewno to słyszycie. Taki mocny sygnał. 53-52. Bo w miarę płytko podejrzewam. To będzie 2 złote raczej. No, zobaczymy. Jest dwójeczka i też świeżutka. Bardzo fajnie. Takich nawet czyścić nie trzeba. Ciach. Biżuteria. Jest to krzyżyk srebrny, bardzo ładny krzyżyczek. Nówka to nie jest, ale nie leży jakoś długo. Zaraz zobaczymy za łańcuszkiem jeszcze. Tylko muchy się, komary. Nie, wyłączam się. Kolejne sreberko i jest to srebrny kolczyk kura, ptaszek, coś takiego. Ptaszka do torby. Szukamy. Moi drodzy, spróbujemy za pomostem i tutaj są sygnały. To jest druga monetka 10 zł PRL, więc coś się dzieje na dnie. I tu jest potencjał. Przed pomostem jest wszystko wyzbierane ładnie, a tutaj jest spoko. Teraz jakieś 60 chyba ID, czy tam 50 parę. Sprawdzimy to zaraz. Tylko minusem jest to, że jest głęboko. No, ID fajne. Około 45-50 na słuch. To jest takie ID obrączkowe, to też może być moneta z czasów PRL-u. Chyba kopnięte. Nie wiem, czy słyszycie, ale sygnałów jest multum. Problem z wyciąganiem ich. No. Sprawdźmy, cóż to mogło być. O. Żółtego nie widzę, już bym widział pewno, ale widzę monetkę PRL-kę najpewniej. 2 złote z czasów PRL-u, bardzo ładny sygnał obrączkowy. Szukam dalej. Moi drodzy, czyżby Eldorado? 50 groszy, drugie 50 groszy i chyba 20 groszy. Nie wiem, czy to wszystko. Tak, złote 20 w jednym sicie, jednym kopnięciem, więc sygnałów jest dużo, można sobie przebierać dosłownie. Albo spędzić tu miesiąc. Pozdrawiamy Zamość. Jeżeli ktoś jest z Zamościa, dajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy taką przypinkę z Zamościa. No dobra, szukamy dalej. Złotowencja. I to wszystko. Czyli coś tutaj jeszcze jest takiego świeżego. Ja na płytkich ustawieniach chodzę, nie ma sensu kopać głęboko. Zresztą ciężko kopać głęboko po barki w wodzie. Jarek. Chcesz rybany? H-E-I-M, H-D-M. Ale stan bardzo ładny. Szkoda, żeby się marnowały. Do torby, zamykamy torbę, żeby nie wypłynęły. Moi drodzy, badziewiasty kolczyk. Szkoda, że badziewiasty, ale kolczyk to kolczyk. Jest szansa na coś ciekawszego, jak takie rzeczy wychodzą. Moi drodzy, jakiś pierścioneczek miedziany wpadł. Do fantów go. Fajny sygnał to był, taki na pierścionek złoty, prawie że. Moi drodzy, burza zaczyna się zbliżać coraz bardziej, dodatkowo zaczęło padać, więc idziemy na małą przerwę i zmienić sławki na wodoszczelne. Badziewiasty kolczyk, wstążeczka. No i na razie bez szału. Moi drodzy, kolejne kąpielisko, łabądźki są, ptaszki są i niestety deszcz jest, więc mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, wskakujemy do wody. Jakaś obrączka fałszywa niestety, a zrobiło smaka. Teraz prawdziwe by się przydała. Dobra, to jest koralik do sznurków od bluzy, to na pewno. A co to jest? To jest zamek? Możecie mnie wyśmiać, ja się nie znam na takich rzeczach. No, wygląda mi na zamek. No nic, do brzydkich na razie.
kilkanaście lub kilkadziesiąt monet później wpadła błyska wędkarska. Nie odpalałem się, bo w sumie żadnej biżuterii, same monetki i śmieci, więc nie chciałem wam marnować czasu, będę się odzywał jak będzie coś ciekawszego. No już się martwiłem, że żadnej biżuterii tu nie znajdę, bo sygnału było w pip, a biżuterii mało. Takie wzory kolczyków są dosyć często spotykane, chociaż pierwszy raz mam chyba z taką wypustką tutaj. No dobra, do kolekcji będzie. Dziab, dziab, dziab. Coś koło 60, nie wiem, gnieciony polmos, jakiś bardzo duży ołów wędkarski, jakiś aluminiowy coś, srebrne coś. Zaraz zobaczymy. Brzmi całkiem ładnie. Szkoda, że nie jest 10 oczek niżej, czy tam 15, wtedy by była szansa na kółeczko żółte. A tak widzicie, kopiemy z ciekawości bardziej niż z chęci jakiegoś tam nie wiadomo czego. Monetka i co to było? 5 zł PRL, dobra, to przesadziłem, 60 może nie. I duża obrączka też by mogła być już złota. To jest tak pas 58, coś takiego. No dobra, pierwszy PRL tutaj w ogóle. Ej, ale obok tej PRL-ki było 2 złote. To znaczy, że przez całe to kąpielisko to jest jedno miejsce, gdzie może... Znaczy jedno miejsce. Jedno z miejsc, gdzie może być fajnie. Pokręcę się w koło. Wartościowe to nie jest, ale jest całkiem fajne. Kotwica na jakimś miedzianym łańcuszku była. Do fantów ją. No dobrze, moi drodzy, czas. Moi drodzy, czas zmienić miejscówkę. Tu jest dużo dochodzenia, coś tam wychodzi, ale nie po to przyjechaliśmy. Idę się pożegnać z łabączkami i do zobaczenia na kolejnej plaży. Skubany! Na jednej nodze. Na jednej nodze stoi. Równowagę ma niezłą. Moi drodzy, tak chodzimy sobie po takim małym kąpielisku. Aluminiowa obrączka wpadła przed chwilą, a teraz srebrna. Bardzo głęboki sygnał w delfiny, smoki. Fajne. Podoba mi się, będziemy czyścić później. Do fantów. Moi drodzy, jesteśmy na ostatnim kąpielisku dzisiaj i zobaczcie, nasi tu byli. Jest dołek, dosyć duży, a na dole dołka sygnał. Z ciekawości wykopmy. Ciekawe, czy ktoś odpuścił, czy zobaczył, co to jest i wrzucił z powrotem. Też tak bywa. Czasami niektórzy odpuszczają, po prostu już nie kopią więcej. Albo nagle było poza zasięgiem wykrywacza. Mamy w każdym razie wykopane najpewniej. I co to było? Może jeszcze nie wykopane? Bo się sygnał mocno zmienił. Jeszcze nie. No nie jest to brzydki sygnał. Troszkę niżej na mapie 2D jest. No, teraz chyba kopnięty. Pocisk. Więc mi się wydaje, że ktoś po prostu nie trafił go i odpuścił. Pocisk do kieszonki, szukamy dalej. A to zakopiemy. Moi drodzy, wykopałem z dziury. Tu mamy dziurkę. A tu mamy sygnał, który jest całkiem ładny. Sprawdźmy go. Niski. No o, jest. Będzie goldzik? Będzie goldzik? Będzie goldzik. Krzyżyczek piękny. Będziemy zaraz szukać łańcuszka. No, po całym dniu szukania w końcu jakiś gold. Dobrze, już mi troszkę, że tak powiem, zmęczenie doskwierało, a teraz będzie jakiś bonus może energetyczny. Szukam łańcuszka gdzieś w koło. Ładna jedynka niedaleko. Sprawdźmy na żywca. A ile procent jest? Czego procent? No to
pokazane. To nie procenty. To nie jest procenty, tylko numer identyfikacyjny. No? Patrz, złoto. Złoto? No, nie wiadomo, zobaczcie. On coś jest to złoto. Kolczyk czy... No. Złoty? No tak wygląda. Ha! Pokaż. A tam chyba diament jest na środku. Nie jest złotko. Kolczyk. Ej, tak wbić cioci w uko. No, lepiej nie. Moi drodzy, informacyjnie dla was. Coraz więcej osób do mnie pisze, że chciałoby się spotkać i wspólnie pochodzić z wykrywaczem po kąpieliskach. Ja jestem zawsze za, zawsze chętny, ale nie zawsze mam czas. Ja nie jeżdżę codziennie, nie jeżdżę co 3 dni na poszukiwania, jeżdżę raz na 2-3 tygodnie, na kilka dni, dlatego mam dla was propozycję, bo ja nie wiem, kto chciał się gdzie, kiedy spotkać, nie pamiętam takich rzeczy, musicie mnie zrozumieć, dużo osób do mnie pisze. Ale dla chętnych mam propozycję taką, żebyście pisali do mnie pod ostatnimi 3 filmami, możecie zacząć już pod tym filmem pisać, gdzie chcielibyście się spotkać, w jakim rejonie Polski, czy macie czas weekendami tylko, czy macie czas cały czas, czy jakiś konkretny termin, jaki macie sprzęt, bo jeżeli nie macie sprzętu, to ja mogę taki sprzęt dostarczyć. Dlatego pamiętajcie, piszcie pod filmami i ja będę przeglądał komentarze z ostatnich 3 filmów i zawsze sobie kogoś wybiorę, do kogo się odezwę. Oczywiście to, jeżeli będzie 20 osób z jednego województwa, to się odezwę do jednej, dwóch, trzech osób, no bo nie mogę pójść w jedno kąpielisko z 10 osobami. Mam nadzieję, że to jest logiczne. Ale jest duża szansa, że się będę do was odzywał. Dlatego sprawdzajcie też YouTube'a, bo tam będę w komentarzach odpisywał. Do zobaczenia. Okularki, moi drodzy. Pewno korekcyjne, szkoda. No widać, że trochę tutaj poleżały. Dobra, ja je położę pewno gdzieś tam na pomoście. Kto wie, może ktoś jest miejscowy. No trudno, wolałbym co innego. Skaczący sygnał, dosyć płytko myślę. Sprawdźmy, cóż to. Mam nadzieję, że nic ostrego. O, medalik. Pewno sreberko. Tak jest, srebrny. I patrzcie na samym wierzchu. Do fantów. Ciekawe, czy jest łańcuszek jeszcze. A, sygnał dawał jak dzwon, aż skakał. Dobra, łańcuszka tutaj nie ma, może będzie kawałeczek dalej. Moi drodzy, kąpielisko bardzo ładnie wygląda, ale my lecimy już na stację. Trzeba trochę wypocząć, podładować akumulatory, nie tylko w wykrywaczach, ale też sami musimy podładować swoje akumulatory. Tak więc do zobaczenia zaraz na podsumowaniu. Moi drodzy, zanim przejdziemy do podsumowania, zapraszam was do swojego sklepu do poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem na YouTubie, a ja już jestem rozłożony do podsumowania. Jeżeli chodzi o bilon, bardzo dużo bilonu dzisiaj wpadło. Współczesnych, aktualnych do wydania w Biedronce lub w koszyku do Biedronki jest 20 zł. Troszkę PRL-i, oczywiście masa drobniaków tutaj. No i jeżeli chodzi o ciekawsze rzeczy, to pierw przejdźmy do tych, od tych takich, nazwijmy to, sztucznej biżuterii. Taki pierścień, jakieś kilka obrączek aluminiowych, jakieś miedziane pierścioneczki. Dosyć dużo tego wyszło dzisiaj. Troszkę łowiu wędkarskiego standardowo. Pozdrawiamy Zamość. Mam nadzieję, że dobrze widać. Pozdrawiamy. No i z najciekawszych fantów. Ciekawa obrączka. Obrączka z wzorkami. Ona ma jakieś fale, jakieś tam delfiny, coś tam jeszcze. Cuda na kiju. Jeżeli chodzi o kolejne srebrko, no to mamy krzyżyk srebrny, do tego koguta srebrnego, Matkę Boską srebrną, kolczyk kolejny srebrny, takich kolczyków już jest dużo, mam w kolekcji, one często wpadają. No i creme de la creme, czyli dwa żółte przedmioty, jest to taki kolczyk i krzyżyk. Mam nadzieję, że dobrze wyszło moje nagranie teraz, bo już mam dość, idę spać. Do kolejnego. Cześć. A jak się wam spodobało, to zostawcie łapkę w górę.